Maciej Grabianowski, nauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum nr 1 we Wschowie. Dzisiaj byliśmy organizatorem półfinału Mistrzostw Województwa w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w koszykówce dziewcząt. Udało nam się awansować do finałów, drugi rok z rzędu. Pierwsze miejsce zajęła faworyzowana szkoła ze Szprotawy. Mistrz województwa lubuskiego z ubiegłego roku, klubowy wicemistrz Polski kadetek. Nasza szkoła gimnazjum nr 1 zajęło drugie miejsce. Trzecie miejsce zajęło gimnazjum z Zielonej Góry, z Przylepu dokładnie. Natomiast czwarte miejsce gimnazjum z Maszewa. W pierwszym spotkaniu wygraliśmy z gimnazjum Przylepie 20 punktami, dokładnie 59 do 40. W drugim meczu, już w zasadzie o pierwsze miejsce, przegraliśmy z gimnazjum ze Szprotawą 20 punktami. Teraz czeka nas finał województwa w ramach Lubuskiej Gimnazjady Młodzieży, który odbędzie się prawdopodobnie w Gorzowie z udziałem czterech najlepszych gimnazjów z całego województwa lubuskiego. Chcielibyśmy zająć miejsce na podium. To jest minimum, które trzeba spełnić i powtórzyć sukces ubiegłego roku.